Halcz, witajcie, tu znowu Rufek, witam was w kolejnym odcinku z Rimworld. Co tu się pali w ogóle? I dlaczego coś jeszcze pali? Nie mam zielonego pojęcia. Wracamy sobie do gry, jeżeli dobrze pamiętam, to dokładnie. Jesteśmy w trakcie ataku mechanoidów, którzy zabili nam przeciwników z jakiejś średniowiecznej wioski, z czego się bardzo cieszę oczywiście. Będzie teraz troszkę łatwiej z nimi. Tak ogólnie w kolonii to jest w miarę okej. Naprawdę nie jest najgorzej. Niektórzy się źle czują przez tego psychic drona, ale tak szczerze mówiąc, to przyjdzie nowy dzień i oni naprawdę będą mieli niezłe nastroje. Też się mnie pytaliście na przykład, Ryfek, czy przecież ty masz te hełmy foliowe, które blokują jakby minusy do nastroju podczas właśnie psychic drona? Czemu ich nie używasz? Już wam odpowiadam. Zapominam, jestem po prostu głupi i zapominam o tych hełmach, dlatego ich nie używam. Najpierw chciałem sobie poradzić z tym atakiem, żeby po prostu hełmów nie zrzucać ważnym kolonistom, a rzeczywiście potem, jak będzie chociaż chwila spokoju, będę miał moment na ogarnięcie ekwipunków poszczególnych kolonistów, to mam nadzieję, że nie zapomnę, aby właśnie im pozakładać tych hełmów z obroną na fale psychiczne. W międzyczasie, czy zrobione są nowe kukły? Te dwie są zrobione, z tego co tu widzę. Ścięte jest sporo drzewa, więc mamy naprawdę sporo też drewna. Ja tych kukieł rzeczywiście bym umieścił jeszcze więcej, tak jak mówiłem. One naprawdę świetnie się sprawdzają w swojej roli. Odstraszają, a raczej zgarniają uwagę na siebie naszych przeciwników. No i co? I na razie jest git. Dobra, ja chyba puszczam powoli na razie na jedynkę, zobaczę jak tutaj sytuacja się rozwija. Te gąsienice, no, się rozeszły, one idą w lewo, jeszcze lepiej tak naprawdę dla mnie. Będę miał jeszcze więcej czasu, aby przygotować się tutaj na atak samych lancerów, którzy, no nie oszukujmy się, to są naprawdę bardzo łatwi przeciwnicy. Większość z nich to sądzę, że padnie jeszcze na tych pułapkach, no, chociaż te pułapki aż tak dużo obrażeń nie zadają. No może nie większość z nich, ale naprawdę sporo z nich na tych pułapkach poumiera. Ja zapraszam tutaj wszystkich. I tak, czy Doriusz ma granaty i EMP założone? Ma. Z czego się cieszę. Ja tutaj do obrony na razie zgarniam tylko dziewczyny. Psychic drona mamy na facetów. No, tu była Barbaralo, jeszcze może pójść. On się z tego, co widzę, naprawdę nieźle czuje. Jego brat Borys umarł. Chyba w tej innej kolonii był jakiś jego brat Borys najwyraźniej. Ja nawet sobie nic z tego nie zwracałem. No nie miałem o tym pojęcia. Ciekawe. No nic. Dorobię to już na przyszłość mur, żebym pamiętał, tu już zdecydowanie za mało tego muru. Super stali jeszcze zbrojony i zrobimy zaraz mur. Tymczasem szkoda, że te gąsienice rzeczywiście się nie rozdzieliły bardziej. Tylko jedna poszła do nas, aż 10 tutaj zostało z lewej strony i gonią tych przeciwników. Oczywiście nawet jak ich dogonią, zabiją albo nie dogonią, znowu będą przyjdą naokoło. Ale to nadal jest 10 gąsienic naraz. To będzie najsilniejszy atak, na który musimy uważać tutaj w tym momencie. No tu nasi koloniści już są tak naprawdę gotowi. Doriusz, jak ty się czujesz? Masz katarzys, przechodzisz przez katarzys przez następne 3 dni, więc jest luzik arbuzik z twoim nastrojem. Doriusz, przepraszam cię, jeszcze raz stań sobie tutaj i klikamy tu. Ile nam zostało czasu? 12 dni jeszcze do odpalenia statku. Roberto, co ty robisz w ogóle? Przepraszam. A lancera przenosisz martwego? To nie musisz. Stań sobie tutaj, jak już poszedłeś, to stój w okopach. Cella, tutaj też ciebie zapraszam do ostrzału naszych przeciwników. Wszystkich facetów już zgarnę do ataku gąsienic. Właśnie, to jest gąsienica czy gąsiennica? Nigdy nie wiem, bo niektórzy, wiele osób wymawia gąsienica tak z takim podkreśleniem podwójnego N. Ja nigdy tak nie mówiłem i sam nawet już nie wiem, jak się pisze zwykła gąsienica. Murder już się może ruszać. Boże, jakie imię dla psa. Zabójca, zabójczy. Psychic drone się skończył. Świetnie, nawet się nie muszę teraz martwić tymi hełmami. Nasi koloniści powinni się świetnie za momencik czuć. No, cóż ja mogę w tym momencie zrobić tak naprawdę? Szczerze mówiąc, sam nie wiem. Na razie bym wyłączył wieżyczki. Rzeczywiście te wieżyczki nie muszą na razie strzelać. Oszczędzajmy w nich amunicję. Sporo tej amunicji jeszcze jest, ale skoro możemy, to oszczędzajmy. Zostawmy kolonistów tutaj i no nie wiem, jak się ktoś bardzo będzie źle czuł, wypuszczę go po prostu na spanko. W międzyczasie
Czekamy na atak gąsie. Nic. Przez jedno N. Jeden Cypher tu jeszcze żyje w ogóle, że Cythery przeżył. Ja to sobie nie zwróciłem uwagi, jak dużo Cytherów zabili ci przeciwnicy, bo rzeczywiście mówiłem, że a parę lancerów tylko, nic więcej nie zrobili. Beznadziejny atak tych ludzi, ale oni rzeczywiście zabili sporo Cytherów. Nie zauważyłem ich, bo oni weszli od razu w tę grupę przeciwników. I czy to się nagrywa? Nagrywa się bardzo dobrze. Szósta minuta. Już troszkę później, jak na ostatnim odcinku z Isaaca, który dzisiaj nagrywam. Ser wstał, świetnie, ser, ciebie również tu zapraszam. Widzę, że twój nastrój to już tylko będzie teraz leciał do góry, jeszcze tu jest bardzo pięknie, więc będzie tylko lepiej z tym nastrojem. Ryż, co ty robisz w tym momencie? Sprzątasz. Sprzątaj no, szczerze mówiąc nie potrzebujemy wszystkich kolonistów w tym momencie tutaj. Świetnie się ten mur trzyma, świetnie się jak na razie wszystko trzyma. Ja szczerze mówiąc... O nie, drop pody. Czy wredny tu stoi i szuka? Szuka. Gdzie jest moje piciu? No kurde, dziewczyna mi zabrała kole z pokoju. Chciałem sobie coś nalać w takim momencie z pokoju, a tu widzę, że nic z tego nie wyjdzie. No nic. Ela. Również tutaj. Zapraszam cię do przodu. Gorzej będzie z gąsienicami, rzeczywiście. Bo to już są przeciwnicy, z którymi lepiej idzie. O, ty masz toksyczne granaty w ogóle. Daniel, Daniel. Toksyczne granaty to nic nie robią tym przeciwnikom, więc ja bym cię, Daniel, na razie zrzucił po prostu, żebyś nie mógł strzelać do woli, a my czekamy na te drop pody, które wylądują tu z lewej strony, czyli najprawdopodobniej albo to będą po raz kolejny mechanoidy, albo to będą przeciwnicy z Siege'em. Szczerze mówiąc, Siege mi się zdecydowanie lepiej widzi. Miałbym chwilę tak do odsapnięcia, zanim oni by zbudowali, co mają zbudować. Nie musiałbym się po prostu tym martwić. No i dobra, tu już teraz włączamy nasze wieżyczki na ten troszkę większy atak. To są kargopody, to nie są żadni przeciwnicy, super. Nawet nie zwróciłem uwagi, czy było napisane, być może było napisane. No nic. Spieszamy grę i czekamy na kolejnych przeciwników. Tu ich wyjdzie bardzo dużo naraz. Słabo, słabo, rzeczywiście słabo. Mam nadzieję, że sobie z nimi całkiem nieźle poradzimy. Jasne, ja ciebie zapraszam tutaj po lewo, aby chociaż trochę tych kolonistów rozrzucić. No właśnie, ten generator tarczy kompletnie sobie nie daje rady i... Łocie, kręcę ser. Strzel raz i ja ciebie wypuszczam do domciu. Jasne, tymczasem chodź tu i ugaś pożar. Ser, idź odpoczywać, proszę cię. Dostajesz jak na razie zbyt dużo obrażenia. Wieżyczki stanujące działają. O Jezu, ja wyłączyłem im możliwość strzelania. Co ja robię za głupoty? Oni mogli strzelać już wcześniej. Mówię, czemu tutaj wieżyczki żadne nie strzelają? No nic. Generator tarczy się załącza. Koloniści sporo obrażeń otrzymują. To nie są duże obrażenia, ale ich obijają i to mi się akurat nie podoba. Jasne, chociaż że jednak tutaj na lewo Grzesiek, o, ciebie również tutaj zapraszam, żeby rozrzucić uwagę może przeciwników. Dziwne, że oni nie chcą w ogóle strzelać tutaj w lewo w moich świetnie uzbrojonych przeciwników, kolonistów. A strzelają zawsze tutaj do dołu. Rosa, ty też jesteś ostro obita. O dziwo, to są same takie bruzy i kraszy, czyli to są same siniaki. To nie są żadne rany kłute i to bardzo dobrze świadczy o obronie naszych kolonistów. Super. Dobra, oni niestety mają już to, że są zaadaptowani do... Wow. Kto tu dostał? Kitka? Wredny, możesz kitkę uratować? Możesz, świetnie, a więc zapraszam cię tutaj. Załączamy ci tarczę energetyczną, ratuj kitkę. Ona leżąc tutaj to w ogóle nie powinna chyba mieć możliwości otrzymania obrażeń. No tak, gdy kitka leży w okopach prawie nieprzytomna, gąsienica ma 0,33% 1% szansy na trafienie jej. To jest akurat bardzo fajne. Tarcza nie jest w stanie się wyregenerować. Ja tutaj powinienem drugą taką założyć. Druga taka tarcza w tym miejscu byłaby naprawdę super.
8 komponentów zaawansowanych. Wiecie co, jak będzie możliwość, a może nawet ja już teraz to zrobię. Zaznaczę, aby nasi koloniści robili jeszcze tych komponentów sztuk 8. Będziemy mieli dwie w zanadrzu, jakby coś trzeba było zrobić na szybko, zaawansowanego. I będziemy mieli możliwość zrobienia kolejnej tarczy energetycznej. No bo jak ta pada, to jest rzeczywiście słabo bardzo. Mógłbym przeinstalować tą tarczę tak naprawdę w to miejsce. Ale zawsze się boję, że tutaj coś palnie z zasięgu, jakieś mortary, coś takiego, więc na razie dam spokój. Tarcza się ładuje, super. Jak już jest mało tych przeciwników naraz, to ta tarcza sobie daje radę. Tutaj koloniści teraz są bezpieczni. Frania też bardzo dużo obrażeń, ale nie są to jakieś obrażenia z ogromnym krwawieniem. Chociaż no dobra, Frania akurat ma dużo krwawienia, ale to obrażenia właśnie jakie miała Rosa. Bardzo, bardzo fajnie to wyszło. Te blastery są w ogóle beznadziejne bronie do bronienia. Jeden taki blaster prawie jest w stanie sam rozwalić tą tarczę. Ech, nikt nie może tej gąsienicy trafić, no. Dobra, ogień. Ela, ugaś. Nie możesz tego ugasić? Dziwne. Jezu, no nikt jej nie może trafić, chyba brakuje mi rzeczywiście snajperów w tym miejscu. Aby tego jednego silnego przeciwnika po prostu rozwalić. Psychic Binge? Ale na czym, przepraszam? Psychic, o Jezu, co to jest Psychic? Nawet nie wiem, nigdy nie korzystałem z tego narkotyku. Gdzieś tu mamy go. To jest to, Psychic T. Co to robi? Zmniejsza mu chyba zmęczenie. Troszkę go... Mniej go będzie wszystko bolało. No nie wiem, raczej się nie uzależni od tego. Niech będzie, niech sobie weźmie parę tego psychitu, czy co to jest tak naprawdę. Zabijcie tą gąsienicę! Ile ona ma zdrowia? No nikt jej nie mógł trafić, masakra. Dobra. Wszystkich już puszczam tutaj wolno. Zgaście ten generator tarczy, żeby on czasem tutaj nie padł. Wszyscy koloniści są jak na razie tutaj już w miarę ogarnięci. Nic wielkiego się nie stało tak naprawdę. Na pewno musimy zbrojony mur tutaj z super stali postawić. Nie ma możliwości, żebym to zostawił w tym momencie. Na dwie kratki szerokie miałbym straszne problemy. Tattered Apparel, naprawdę? Frania ma jakąś rozwaloną rzecz? Ma rozwaloną kamizelkę kuloodporną, ale to szczerze mówiąc nie jakiś wielki problem, więc olać. Ja uchylę okno, mam nadzieję, że teraz... O, zepsuło się. Ciekawe. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie tego naprawiać z zaawansowanym komponentem. Ja uchylę okno, mam nadzieję, że nie będzie nic jeździło za oknem, bo teraz strasznie dużo jakichś właśnie tych pojazdów miejskich sprzątających jeździ pod blokami. I nie są to ciche samochody, że tak powiem. Dobra, ktoś kto się dobrze czuje, Doriusz, ciebie zapraszam tutaj, przenieś te pociski. Tak samo Ela, ciebie zapraszam, przenieś te pociski. Póki mamy chwilę spokoju, póki nie musimy się nikim martwić, zgarnijmy to. Wiem też, że ktoś mi mówił, że w researchu nie wybadałem dokładnie rzeczy do... Jezu, gdzie to się nazywa? Nie wiem, gdzieś tu podobno jest jeszcze większe rozwinięcie, a być może po prostu mam to wybadane, a nie zrobiłem tego Watchtowera, żebyśmy mogli więcej widzieć wcześniej. No widać nawet tutaj, że mam jakieś radary, inne rzeczy, Sentry Drone Ray. Ja to wybadałem dawno, dawno temu, szczerze mówiąc o tym zapomniałem, bo sam ten Watchtower świetnie się sprawdza. Teraz rzeczywiście troszkę żałuję, że tego nie ogarnęliśmy wcześniej. Moglibyśmy mieć info odnośnie nowych ataków, nowych przeciwników zdecydowanie wcześniej i nie wymagałoby to kolonisty, aby tutaj stał. Dobra, widzę, że apteczki z Glitter World są używane tutaj do leczenia naszych kolonistów. Grzesiek nawet leczy, który jest średnim medykiem. Ale no z tą apteczką to on ich leczy momentalnie. Sami tutaj, zobaczcie, ma jakość
leczenia 100%. Rzadko kiedy to się zdarza. Hunter nie ma broni, czyli kitka. Muszę pamiętać, żeby kitce dać zaraz jakąś broń, ale to raczej nie powinno być problemem. Nie, jak na razie idzie naprawdę nieźle. Naprawdę spoko. 11 dni nam jeszcze zostało. Te pociski bardzo się cieszę, że tu zleciały. Jak będę miał chwilę, to może jeszcze te Packet Survival Meale stąd zgarnę, aby mieć w razie W. Chociaż tych posiłków też mam strasznie dużo. Zostało nam zaledwie 11 dni. To ja 11 dni to bym wyżył. No, prawie bym wyżył na tych posiłkach, które mamy tutaj w bazie. W międzyczasie cały czas Jasny zasuwa, Daniel zasuwa. Robią nowe posiłki. Zwierzaczki prawie już wydobrzały. Jedynie te najgorsze przypadki cały czas się leczą. Ale dużo zwierzaczków widzę, że już ciągle sobie chodzi. Hasa po naszej bazie. Nic złego im się nie dzieje. Co jest super. Dużo tych mechanoidów zgarniemy tutaj. Z mechanoidów będziemy mieli kolejną super stal. Kolejne komponenty. To jest akurat minus, bo będziemy mieli większą wartość kolonii, czyli te gorsze ataki, tak jak już mówiłem parę razy. Arysz, czy ty ciągle wybierzesz ten psychit? Już chyba go nawet nie ma, nie masz co wziąć. Tak, mniej się męczysz, mniej cię wszystko boli. Jesteś na haju. Ale nic innego ten psychit nie daje, to jest taki dziwny narkotyk, szczerze mówiąc. Raczej taki dla zabawy, aby zwiększyć nastrój kolonisty. O właśnie, bo tutaj ma... Wypił tą herbatę, czuje się świetnie, ma plus 12 do nastroju dzięki tego. Plus rekreacja jego wzrasta, bo to jest konsumpcja tam chemiczna. Chodzi właśnie tu o różne używki, alkohol też może zwiększać po prostu nam rekreację u kolonistów. Dobra, koloniści widzę, że tu nawet chorzy zajmują się innymi chorymi, bardzo dobrze. Troszkę są obici ci nasi kończy. Rzeczywiście ten generator tarczy, on jest świetny na jakieś silne bronie, ale takie pojedyncze, na lancerów, na snajperów. Ale jak przychodzi ta gąsienica z charge blasterem, który jest strasznie niecelny, ale gdy tak tarcza jest ogromna i praktycznie każdy pocisk na ten charge blaster trafia każdym pociskiem w tę tarczę, no to jest bardzo słabo. Kitka, czy ty wstałaś? Tak, wstałaś tutaj, widzę, że innych kolonistów karmisz. Nie, jest naprawdę okej, jest naprawdę okej. Bardzo szybko powinni do siebie koloniści tutaj dojść do naprawdę super stanu. Te łóżka są słabej jakości. Mogłem rzeczywiście też zwracać większą uwagę na te łóżka. Nawet jedno normalne łóżko mamy, co szczerze mówiąc przy tak dobrych konstruktorach aż się no nie wypada. Zwykły komponent wystarczy do naprawy tego. Bardzo dobrze, już się bałem, że naprawdę zaawansowane komponenty będziemy musieli zużywać na naprawę tego generatora tarczy. I rzeczywiście chyba drugi generator tarczy jakiś gdzieś tutaj postawię, no bo trochę przypał. Jeden sobie kompletnie nie daje rady z gąsienicami. Dwa byłyby naprawdę super. W ogóle bym się nie bał wtedy o naszych kolonistów tu z przodu. Sam nie wiem. Nie wiem też jak wydzielić te granaty, bo czuję, że będę musiał więcej zdecydowanie granatów używać. Mam na myśli te zwykłe eksplodujące Heidze z CS-a. Doriusz musi zostać z granatami EMP i z flashem, bo to są najlepsze granaty, jakie może używać. Zastanawiam się tylko, czy jest sens używania tych toksycznych granatów? Czy chce przy nich zostać? Czy może dać od razu Heidze Danielowi? Albo jeszcze inna opcja, Ryżowi dać inny jeszcze granat i też podejść bliżej. Albo śpiącą w ogóle wymienić, śpiącej zamiast shotguna, albo Barbaralo dać też coś innego. Bo ten shotgun, szczerze mówiąc, rzadko kiedy się przydaje. Koloniści, którzy wychodzą, albo silni przeciwnicy, często stoją właśnie tu z tyłu, więc ci shotgunowcy mało co mogą robić, więc była Barbaralo chyba rzeczywiście. Ja bym tobie broń zmienił. Dałbym ci w tym momencie granat eksplodujący. Zmieniał będzie się jedynie broń na pompę albo na snajperkę przy mechanoidach. Bo na mechanoidów te toksyczne granaty to nic nie robią. No i super.
Dariusz, zamień też sobie właśnie raczej te granaty EMP na flashowe. Jest zdecydowanie raczej większa szansa, aby zaatakowały nas, żeby nie zaatakowały nas mechanoidy, tylko właśnie ludzie. No i co? Konstruktorzy, proszę, zajmijcie się czym prędzej tutaj konstrukcją tego, co ma być zrobione. Dariusz, ty jesteś chyba konstruktorem. Tak, ty jesteś konstruktorem. Dlaczego ty przenosisz rzeczy? Przepraszam bardzo, Dariusz. Konstrukcja 1. O co chodzi? Nie rozumiem. Nie mam zielonego pojęcia, czemu on zajmuje się przenoszeniem tych rzeczy, jak on ma rzeczywiście konstrukcja na jedynce. Jeszcze raz sprawdzasz, bo nie wierzę. Konstrukcja 1. Przenoszenie 2. Nie ogarniam kompletnie, ale no dobra, no ręcznie będziemy klikali, dużo do zbudowania nie mamy, więc nie jest źle. Strasznie szybko się te w ogóle mury robią, jestem w szoku, jak szybko się one robią i jak dużo mają wytrzymałości. A tu zrobimy jeszcze te zbrojone ze zwykłej stali, ale rzeczywiście te dwie ostatnie kratki też tu dorobię, a nawet jedną kratkę tylko, to dorobię już z super stali, to ma strasznie dużo wytrzymałości. Po tej stronie będziemy w miarę bezpieczni. I przyspieszmy grę. Kicia. Kicia, kicia, kitka. Zapraszam, Charger LMG sobie weź. O, drop pody znowu. Drop pody w takim miejscu, że to równie dobrze mogłyby być zwykłe drop pody. Refugee. Ciekawe, dawno tego nie było. Spadnie nam na mapę kolonista potrzebujący pomocy, więc ja już tutaj Roberta wyślę do niego, jeżeli chciałbym go do nas zabrać. Natsuki jest z Dainum. To jest chyba jakaś nacja u nas. Jeżeli ją uratujesz, może dołączyć do kolonii, albo wrócić do domu i rozpowiedzieć dobre informacje o twojej nacji. Szczerze mówiąc, z chęcią teraz ciebie wezmę. Jesteś wimpem, czyli jesteś mięczakiem. Nie jesteś w stanie zbyt dużo wytrzymać obrażeń, ale mamy... I chyba wolne łóżko właśnie. A, w szpitalu cię możemy położyć. Mamy wolną broń. O, dopóki mamy wolne bronie, dopóki ja jestem w stanie zgarniać nowych kolonistów i wręcz z chęcią bym tych nowych kolonistów zgarniał, więc Natsuki, leż sobie, ktoś się to za momencik zajmie. Basia, widzę, że tu cię opatrzyła bardzo ładnie. No i co? Zgarniamy te mechanoidy, z nich kolejne surowce, więc ja się w ogóle nie martwię teraz o super stali metal i o komponenty, a Frania, ty zdecydowanie za dużo zasuwasz. Ty jesteś chora, ty jesteś obita, powinnaś leżeć i odpoczywać, więc leż kochana. Jest naprawdę nieźle. Czy wszyscy koloniści mają bronię? Irysz, czy ty w ogóle się ogarniesz? Nadal ten psychit zgarniasz? On jest w ogóle nie do zmęczenia. On się nie zmęczy nigdy przez ten psychit. Raid Extermination. Co? Mechanoid Hive. Wow, 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 wow. Frontal Assault. Znowu Animal Starvation. Czemu oni głodują? Nie rozumiem. Mają jedzonko przecież. A, możliwe, że nie mogli jeść, bo to było odznaczone. 23 mechanoidy. No to widzę, że jedną rzecz muszę zmienić, Dariusz. Przepraszam cię, jednak granat EMP będzie bardziej przydatny. Ale dziwne, że oni mają swoją nazwę. CW85 Expangers jakieś. Dziwne. Za godzinę tutaj do nas wylądują. Dobrze, że nie w środku kolonii. Nie muszę się jakoś specjalnie tym martwić znowu. Ale słabo, że znowu akurat mechanoidy. Ja nie wiem, ja rzeczywiście przyniosę ten generator tarczy tutaj, bo ten jeden sobie zupełnie nie daje rady. Innych kolonistów zapraszam już do środka. No i czekamy. Mógłbym z zasięgu ich niby ostrzelać, ale... 23 mechanoidy, chociaż to nie jest wcale tak mało. Może rzeczywiście nawet coś bym trafił. Zwierzątka głodują, ale zaraz powinny coś zjeść. Za sekundę nam tutaj mechanoidy wylądują. Kolejny raid. Ile mamy gąsienic? O Jezu, 15 gąsienic? Naprawdę? I sami lancerzy. 8 lancerów, 15 gąsienic. To wiecie co, ja rzeczywiście lancerami sobie damy radę bez żadnych problemów. Gorzej może być z tymi gąsienicami. Ja tu zgarnę paru kolonistów. Hold fire oczywiście mamy. Strzelimy jakoś tak przed te gąsienice, może ktoś ich trafi.
Chociaż trochę ich obić, naprawdę. Z tego co widzę, wszystkie mortary mogą już strzelić. Więc odznaczamy hold fire, zaznaczamy strzał. No nie wiem, tutaj chyba nie. Chociaż może jeszcze trochę bardziej naprzód. Ładują pocisk. Może jeszcze bardziej naprzód. Oni muszą naładować ten strzał, zanim poleci to. Dobra, jeszcze bardziej naprzód. Jestem głupi, przepraszam. Jeszcze to będzie leciało przecież. Dobra, leci. No, jeden granat naprawdę nieźle trafił, ale szkód on prawie w ogóle nie wyrządził, więc... Szczerze mówiąc, tak średnio się opłacało. Cold fire, tu lecimy. Mechanoidy idą i chyba lancerów to zostawię na pastwę wieżyczek. Oni bardzo szybko padną, raczej się nimi przejmować nie muszę. Ryż w końcu nie pije już tej głupiej herbaty. To jest niemożliwe po prostu, ile on mógł to robić. To może wiesz co, Ryż, skoro ty się tak dobrze czujesz. Doriusz, skoro ty masz granaty EMP, Ser i Rosa, skoro jesteście w pełni zdrowi, paru kolonistów tylko wezmę. W razie czego tu jeszcze Rosa będzie musiała naprawić przecież tą ścianę. A Doriusz oczywiście w tym czasie zawsze może rzucić granat 3-2. Troszkę to też pomoże. Ela, 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 ela. Nie przesadzaj, nie przesadzaj, proszę cię. No i tyle było po tych przeciwnikach. Rosa, Rosa, zapraszam cię tu do naprawy. Zapraszam cię tu do naprawy. No i trochę tych przeciwników idzie. Nadal mamy tutaj dwa strzały do zrobienia tak naprawdę, więc może rzeczywiście jeszcze raz strzelę. Za momencik, jak oni będą, że tak powiem, lepszym miejscu. Tutaj po tym zakręcie oni wszyscy będą bardzo blisko siebie. Możemy wtedy rzeczywiście strzelić. Może jakoś to wyjdzie. To przenieśmy jeszcze jedną kratkę bliżej. Doriusz, weź się tym zajmij. No i dobra, oni są w dobrym miejscu. Trebo, zapraszam cię tu. George, zapraszam cię tu. Możecie strzelać. Leci pocisk. Aha. O Jezus, nie wiedziałem, że tak zadziała. Super, super, świetnie wyszło, naprawdę świetnie. No nic, załadujcie to i idźcie na swoje pozycje. Robert, 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 Robert. Ty idioto, no. Dobra, jest już bezpieczny w miarę. Idź odpoczywać. W międzyczasie, wszyscy inni koloniści, zapraszam do przodu. Robert idzie odpoczywać, ktoś się nim jeszcze zaraz zajmie, ale mamy na to czas. Rosa, szczerze mówiąc, by dużo tego muru nie naprawiła. Naprawmy go ile możemy. Póki jeszcze mamy chwilę. No i tak, wszyscy koloniści oczywiście tutaj do obrony. Jestem strasznie zdziwiony, że w ogóle znowu wyszły mechanoidy. Zdziwiony i niezadowolony, że wyszły mechanoidy oczywiście. To nie jest łatwy atak do odparcia, no, szczególnie te... zasrane gąsienice. Ser do przodu. Tutaj grupa kolonistów, naprzód również, śpiąca tutaj. Mamy ogień gdzieś w kolonii. A, te ściany się zapalają, to jest strasznie dziwne, że te ściany ze stali się mogą zapalić. Daniel, ty w ogóle nie musisz strzelać, ale stań sobie tu w okopach. Będziesz odwracał uwagę, że tak powiem. Cella, ty masz świetną broń. Akurat do walki z tymi przeciwnikami. A tu grupa kolonistów na bokach odgarnia uwagę. Oj, będzie trudno, będzie trudno. Kolonist needs rescue? Jezus Maria, jestem debilem.
Trzeba coś z tym zrobić. Śpiąca. Nie mogę tak Rosy zostawić tutaj. Ona leżąc w tym miejscu naraża się niesamowicie na obrażenia. Śpiąca ma zbyt... ma tak dobrą zbroję, że wydaje mi się, że jest w stanie to zrobić. Dobrze, że nie założyłem jednak żadnej broni obszarowej. Oj, śpiąca, ryzykujesz ostro. Śpiąca nie jest w stanie tego zrobić. Niestety, jestem zdziwiony. Dopóki stoją tam gąsienice, nie jesteśmy w stanie... Oj, idź sobie stąd, śpiąca. Trebo, co ty robisz? Czym ona wyszła? Nie wiem, czy się paliła, czy co? Wszystkie tarcze popadały. Boże święty, co tu się dzieje? Ach, wydaje mi się, że to czas na zwierzęta. Wszystkie zwierzęta do XD, tylko tym razem XD to nie jest to. XD to jest to. Czas na ucieczkę. Nie mogę pozwolić, żeby Rosa zginęła. Co tu eksploduje za momencik? Pianka gaśnicza, bardzo dobrze. Dwóch kolonistów tu również leży, z czego ser jest bliski śmierci. Znaczy bliski śmierci. Troszkę jeszcze czasu do tego mamy. Jaki oni mają zasięg tymi blasterami? Duży, zbyt duży. Chowamy się dalej. Czekamy, aż zajmą się całą sprawą zwierzaki, które no wysyłam na rzeź, nie oszukujmy się. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale jestem zmuszony to zrobić. W międzyczasie tak. Już lecie na odpoczynek. Grzesiek, ty masz tarczę. Jasnego, ratuj. Wredny, ty też masz tarczę. Ratuj Trebo. Ela, też masz tarczę. Ratuj Sera. Doriusz, ty się przydasz. Ty zostań. Daniel, ty nic nie robisz. Ratuj Franie. I najlepiej ubrana śpiąca. Mimo, że odstrzelone ma jakieś części ciała. Zbliżaj się powoli tutaj, aby ratować Rosę. Dobra, koloniści uciekają, koloniści są w miarę bezpieczni. Kitka, idź odpoczywać. Ela, ratuj Sera, nie wiem, zielonego pojęcia, czym go nie ratujesz. Jak się z Rosą? Za 5 godzin umrze. Jest źle. Dobra, śpięca, to jest twoja naprawdę jedyna nadzieja w tym momencie. Jaki umierają, wszystko umiera. Doriusz, podejść i rzuć tym granatem. Czemu zwierzaki uciekają? Dziwne. Śpiąca się strasznie wolno rusza. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Boa Barbaralo też jest dobrze ubrany. O, to jest straszny atak. Idź po tą Rosę, kochana. Była Barbaralo, mógłbyś nie strzelać w śpiącą, proszę. Dziękuję. Zgarnęła ją, mamy ją. Co tu eksploduje za momencik? Nie mam zielonego pojęcia, być może wieżyczka tu na górze. Maverick umarł. O Jezus Maria, ile zwierząt umarło. Jak kolejny umarł? Śpiąca, trzymaj się, idź z tą Rosą. Świetnie, świetnie sobie dajesz radę. Doriusz ciągle rzuca tymi granatami nieszczęsnymi, które średnio tutaj cokolwiek robią. Śpiąca daje radę i szczerze mówiąc powinien już ją Barbaralo zmienić, więc ty, śpiąca, tak naprawdę też już uciekaj i idź się leczyć. Jak kolejny umarł?
Chłopaki, chodźcie tutaj. Będziecie odwracać uwagę. Doriusz, jak się trzymasz? O, dostajesz więcej od naszych przyjaciół, jak od... przeciwników, z tego co widzę. Dobra, XD jest teraz tylko jedna kratka, a raczej te dwie. Ostatnia szarża zwierząt, ja nie wiem, no... Co to w ogóle jest za atak? Jaka rzeź! No rzeź po prostu, rzeź. Sorbet nam umarł. Niektóre wieżyczki nie mają już nawet amunicji, co jest bardzo, bardzo problematyczne. Muszę zestrzelić tych przeciwników z daleka, inaczej nie mam szans ich zabić. Ostatnia gąsienica została. Ostatni przeciwnik. I on ma zdrowia. Boże święty, jakie one są mocne. Dobra, jest zastanowany, zaraz powinien paść. Chyba Barbaralo, Ela, zajmijcie się już wszystkimi chorymi. Rosa, jak jest z Rosą? Rosa umrze za 3 godziny. Frania, zajmij się nią. Nie możesz. Ela, możesz się nią zająć? Nie. Czy mamy tu jakiegokolwiek lekarza? 22 godziny, 0. Jasny! Ela, 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 Ela. Ela, możesz być doktorem, świetnie, Ela. Lecz jasnego. Kitka, ty jesteś doktorem, jeżeli dobrze pamiętam. Zajmij się Rosą. Czy jest jeszcze jakiś inny kolonista? Robert jest w bardzo złej sytuacji. Wszyscy inni się czują w miarę okej. Okay. Bo Barbaralo, ty w tym momencie też stajesz się lecznikiem... leczniciem, Boże. Lekarzem będziesz leczył Roberta. Wszyscy już możecie... No chyba wracać. Zabijcie już, proszę, zabijcie. To jest ostatnie parę strzałów. Ile ona się trzyma? Ona ma minimum zdrowia, to została tyle obrażeń od takich broni. Nie wiem, ten przeciwnik jest przerąbany. Jak kolejny umarł? Nic dziwnego. Jak jest z Jasnym? Czy on ma szansę na przeżycie w ogóle? Ela widzę, że się nim zajmuje, ale tak niezbyt dobrze. No on jest nie do zabicia, on jest nie do zabicia po prostu. No i on znowu strzela, jak gdyby nigdy nic. Ja nie wiem, czy oni ich zbufowali. Nikita Chruszczow, nie tylko, nie ty. Dobra, Rosa jest bezpieczna. Z tego co widzę, zajmij się potem serem. Frania i wszyscy inni też są bezpieczni. Jedynie teraz tak naprawdę walka toczy się o Jasnego. Nie wiem, czy nie powinienem przerzucić. Czy nie powinienem przerzucić priorytetu Kitki na Jasnego, ale Ela jak na razie jest po prostu na miejscu. Dobra, zmieńmy ich. Petunia! Dobra. Padła ta gąsienica ostatnia. Ela, zajmij się Jasnym teraz ten jeden raz. Daj sobie spokój, Kitka, zajmij się Jasnym. Ela, zajmij się Rosą. Albo nie wiem, śpiącą. Serem? Kimkolwiek? Trebo? Nie wiem. Nie możesz nikim się zająć z tego co widzę. Strasznie, strasznie to poszło. Niesamowicie źle. Nie sądziłem, że... No dobra, 15 gąsienic jest w stanie zrobić coś takiego. Najgorsze jest to, że rzeczywiście my mieliśmy całkiem sporo tych wieżyczek. A, całkiem sporo. No w porównaniu, przypuśmy, do wanilii gry, czyli do podstawowych wieżyczek. Te wieżyczki to jest jak parę zwykłych wieżyczek. I czy Jasny przeżyje? Chyba przeżyje, co jest niesamowite. Rosa też przeżyła, że ja ją zostawiłem w ogóle tam na przodzie. O Jezu. Śpiąca ma odstrzelone kolejne jakieś paluchy, kolejne jakieś palce u stóp, ale się trzyma. Ser z tego co widzę potrzebuje pomocy, więc proszę zajmij się Kitka serem, jak tylko skończysz się zajmować Jasnym. Cała reszta kolonistów wyzdrowieje.
Nie wyzdrowieję szybko, więc jeszcze jeden taki atak i ja nie sądzę, żebyśmy dali radę. Teraz no... Chyba wszystkie zwierzęta nasze umarły. Chyba wszystkie zwierzęta nasze umarły. Ja tu włączam tak naprawdę storage na ciała zwierząt i na ciała mechanoidów. Ja to wszystko spalę. Nie mam czasu teraz zwierząt rozcinać. Nie mam czasu teraz rozkładać skór tych zwierząt. Niepotrzebne mi jest z nich mięso, niepotrzebne mi są surowce z tych zwierzaków. Bardzo chciałbym dostać teraz jakiś statek, w którym będę mógł kupić warzywa. Zaraz się skończą warzywa, zaraz nie będę mógł robić lawiszmili. Lawiszmile w tym momencie to jest coś, co trzyma naszych kolonistów naprawdę w miarę dobrych nastrojach, więc nie chciałbym się tego pozbywać. Frania, jak się czujesz? Bardzo źle, ale cały czas zajmujesz się innymi kolonistami. Godne pochwały. Boa Barbaralo robi jakieś zaawansowane komponenty. Dobra, Boa Barbaralo, nie ma na to czasu. Żadnego disassemble mechanoid, żadnych zaawansowanych komponentów. Rób cokolwiek innego. Naprawdę, cokolwiek. Co będziesz robił w tym momencie? Będziesz na nowo amunicję wrzucał do broni. I to jest bardzo ważna rzecz. Zwierzęta padają jak muchy, niestety. Mi się wydaje, że ja dorobię więcej wieżyczek. Zwykłych. Mam na to stal. Disease, ser ma infekcję, niestety, ale mamy na to apteczki. Raczej nie powinno być z tą infekcją problemów. To jest miejsce zrobione idealnie dla infekcji. Nikomu raczej te infekcje nie są tutaj straszne. Gorzej jest rzeczywiście też z zajmowaniem się kolonistami. Nie ma kto im dawać posiłków, nie ma kto ich leczyć. Z tym będzie problem. Dużo zwierząt umarło, które miały bond, czyli były związane z jakimś kolonistą. No znowu. Daniel będzie się źle czuł. Daniel, jak ty masz nastrój? No dwa jego zwierzęta umarły, minus 16 do nastroju przez następne 20 dni, czyli tak naprawdę aż do końca statku. Nie, jest naprawdę tragedia. Ja jestem w szoku, że żaden z naszych kolonistów nie umarł. Najbardziej jestem w szoku, że wszystko jest okej z Rosą. Zabiła kogoś, ona ma nastrój niesamowity tutaj, z tego co widzę. Koloniści starają się leczyć nasze zwierzaki. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Nie wiem, czy jest sens w ogóle. Rosa, czy ty możesz się ruszać? Możesz, ale nie masz nawet nogi. Ciekawe. Masz odstrzeloną nogę. Wypadałoby ci jakąś nogę zrobić. Nie mogę dodać, nie rozumiem. Nie mogę robić prostych protez? O co chodzi? O co kaman? Jak jest prąd wyłączony, nie są wyświetlane nawet możliwości produkcji, ale słabo. Boa Barbaralo, skoro ty jesteś jedynym kolonistą Zelą, który może cokolwiek robić, zrobisz protezę nogi dla Rosy. Bo to jest kolonistka, której się to na pewno przyda. Ważne jest, żeby tylko koloniści jakby dotarli do takiego momentu, w którym mogą się ruszać, w którym mogą sami sobie przyrządzać posiłki. Nadal nie mogę... O co chodzi w ogóle? Nie rozumiem. Ej. Tu wszystko jest. Tu są bioniczne jakieś rzeczy. No ale to są bioniczne nogi, do których potrzebuję prostej protezy nogi. A prostej protezy nogi to zrobić nie mogę. O co chodzi w ogóle? Tu w bionicznym workbenchu też mi wszystko zniknęło. Czy mi się research zepsuł, czy o co chodzi? Jakiś bóg być może, nie wiem. Słabo strasznie, bo ja nie jestem w stanie teraz wstawić protezy nogi dla Rosy. Będzie się poruszała strasznie wolno. Dziwne. Tissue printer, tu cokolwiek jest? Tu wszystko się nadal zgadza. Nie mam pojęcia, naprawdę. Tu protez chyba, a tu są protezy. Dziwne, czemu zostały przerzucone tu? Prosta proteza nogi. Boa Barbaralo, zajmij się tym. Czym prędzej. Póki Rosa jeszcze leży, żeby ją w anestezję wprowadzić i od razu jej tą nogę zainstalować. Trebo może się już poruszać, bardzo dobrze, będzie mogła sobie sama jeść, nie będzie trzeba się nią zajmować. Zastanawiam się, czy to jest ten moment, w którym powinienem użyć tego Psychic Sufa, aby troszkę polepszyć nastroje kolonistów, ale wydaje mi się, że chyba nie. Wydaje mi się, że chyba nie. To jeszcze nie ten moment. Ale naprawdę. Poszło strasznie.
Kitka, co ty robisz? Jesz sobie, dobrze. Zajmij się cellą. Czy ktoś się serem zajął? Tak, sera już widzę, że tutaj infekcja została w miarę ogarnięta. Oh, gdzie te piękne czasy, gdy atakowali mnie zwykli koloniści, a nie mechanoidy? Ja nie wiem, naprawdę, Randy mnie nienawidzi z tymi mechanoidami, bo teraz to rozumiem jeszcze, bo jest końcówka gry i mamy reaktor, ale przed tym reaktorem ja miałem prawie cały czas ataki mechanoidów. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie to sprawdzić. O Jezu, ja tu jest tych raidów. Ship Part Crash, Ambush, Manhunter Pack. Ojejciu. No nic, bardzo długo już nagrywam, więc ja się powoli będę z wami żegnał. Wiem, że to nie wyszło tak, jak miało wyjść, ale uwierzcie mi, jak na standardy RimWorld mogło być gorzej. Mogło być zdecydowanie gorzej. Dużo rzeczy się działo. Muszę na pewno zrobić zdecydowanie więcej wieżyczek, bo tego jest za mało. Nie mam niestety teraz za bardzo kolonistów, którzy mogliby się tym czymkolwiek zająć. To jest ogromny minus tych ataków, bo nigdy nie jesteśmy w stanie się pozbierać z tych ataków. Ale dobra, żebym jeszcze zapamiętał, od razu weźmy Rosę. Nie masz lewej nogi, więc zainstalujemy ci prostą protezę nogi. W lewej nodze zajmie się tym ktoś, kto... O Jezu, jest dobrym lekarzem. W tym momencie nikt nie jest dobrym lekarzem. Kitka chyba nadal jest najlepszym lekarzem, chociaż ona ma w tym momencie... beznadziejną manipulację? Nie jest dobrze. No nic, zajmiemy się tym na samym początku następnego odcinka. Komuś na pewno będę musiał założyć maskę chirurgiczną i strój doktora. Tymczasem ja się z wami żegnam, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie kciuki za kolejne odcinki, bo ten atak był niesamowicie trudny do obrony. Tego myślenicy nie wiem, jak sobie z nimi radzić. Ja rozumiem, że snajperki i tak dalej, ale no nawet ta ostatnia. Spójrzcie na to, to są te wieżyczki plazmowe, te snajperki plazmowe, bronie plazmowe. No nadal, to jest nie do zabicia przeciwnik. Gdy wychodzi 15 takich, muszę ich podzielić. Muszę wyjść jakimś kolonistom tutaj na dole i zacząć ich dzielić, bo to jest nie do zrobienia inaczej. Albo grać z nimi w ciuciu babkę tak naprawdę mógłbym, czyli wyjść tu kolonistom, iść w lewo, oni by szli za kolonistą. I tak w kółko, póki nie przyjdzie kolejny atak i ten atak zajmie się mechanoidami. Może coś by z tego wyszło. No nic, jak na razie, jeszcze raz, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się niedługo. Trzymajcie się i cześć!